Tak montuje się stojak podłogowy Sonos One Premium. Najpierw sprawdźmy, co jest w pudełku. Dwie śruby płyty podstawy. Jeden łącznik rury. Cztery kolce podłogowe. Cztery filcowe nóżki. Jeden uchwyt głośnika. Jedna płyta podstawy i dwie aluminiowe rury. Przypominamy, że na tym filmie pokazano tylko jeden produkt. W przypadku zestawu podwójnego, Twoje zamówienie będzie zawierać dwa razy więcej każdej części. Teraz zacznijmy montować stojak podłogowy. Zacznij od usunięcia śrub spłyty podstawy z aluminiowej rury. Teraz przeprowadź kabel zasilający głośnika przez płytę podstawy i przez pierwszą aluminiową rurę. Następnie włóż łącznik rury, a potem przeplataj kabel przez niego. Kontynuuj prowadzenie kabla przez drugą aluminiową rurę. Gdy kabel przejdzie, połącz obie części. Następnie połącz aluminiową rurę z płytą podstawy, a potem zamocuj ją śrubami spłyty podstawy. W tej chwili możesz zainstalować dołączone kolce podłogowe dla większej stabilności i wizualnego efektu lub możesz użyć dołączonych filcowych stopek na gładsze powierzchnie podłogowe. Teraz wciśnij kabel zasilający do naszej nowej i ulepszonej blokady, która zabezpiecza głośniki bardziej ciasno i bezpiecznie niż poprzednie konstrukcje. Następnie włóż uchwyt głośnika do aluminiowej rury. Na końcu podłącz głośnik do kabla zasilającego, a następnie umieść go na stojaku. Ten stojak podłogowy ma całkowitą wysokość 43 cale lub 109,5 cm od dołu stojaka do górnej części głośnika.